Witam na moim kanale. Chciałem dziś już zająć się innymi tematami, ale niestety Szymon nie przestaje pleść bzdur, więc dziś sprawdzimy, jak w pękalizmie polsko-jasełkowym analizuje się Biblię i co jest ostatecznym arbitrem interpretacji Słowa Bożego w tym odłamie chrześcijaństwa. Do rzeczy. Szymon krytycznie odniósł się do książki Rafała Betlejewskiego. Obejrzyjmy cały fragment, w którym Szymon przedstawia pierwszy ze swoich zarzutów. Na przykład taki oto fragment, który ma nam wyjaśniać, że Łukasz Ewangelista ewidentnie zmyślił opowieść o drodze świętej rodziny do Betlejem, gdyż, jak czytamy, według Łukasza, Józef musiał wracać do Betlejem, gdyż stamtąd wywodził się jego przodek Dawid, żyjący 1000 lat wcześniej. To pokazuje prawdziwy motyw stojący za stworzeniem tej historii, by powiązać Jezusa z Dawidem. I kilka zdań niżej. Swoją drogą, czy wiesz, gdzie twoi przodkowie mieszkali 1000 lat temu? Odpowiedź brzmi: wszędzie. Z każdym pokoleniem wstecz ilość twoich przodków rośnie wykładniczo, więc 1000 lat temu twoi przodkowie to już miliony ludzi z całego świata. Gdyby rzeczywiście pojawił się taki spis, który wszystkim ludziom w imperium kazał wracać do miasta przodków, wywołałoby to kompletny chaos, który ktoś musiałby zrelacjonować. Tymczasem kroniki historyczne milczą. Tylko że tak się składa, że to jest kompletna bzdura, która powstała prawdopodobnie wskutek nieumiejętności czytania ze zrozumieniem. Według Ewangelii Łukasza spis ludności nie nakazywał ludziom wracać do miasta swoich jakichś tam odległych przodków. Józef musiał wrócić z rodziną do Betlejem, bo on sam się tam urodził. To było jego własne miasto rodzinne. Każdy wracał do miejsca swojego urodzenia, a nie urodzenia jakichś tam przodków. Jak czytamy w Ewangelii, wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swojego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z rodu i domu Dawida. I to jest jedyne możliwe rozumienie tego tekstu. Nawet Wikipedia opisuje, że każdy mieszkaniec spisywany był w miejscu swego urodzenia, więc Józef udał się z rodziną w podróż do judzkiego Betlejem, skąd pochodził. Ten, kto pisał ten rozdział w tej książce, nie zrozumiał, w sensie językowo, w sensie znaczenia, dosłownego znaczenia, nie zrozumiał tekstu Ewangelii. Albo ordynarnie wciska czytelnikom kit z nadzieją, że oni sami do tej Ewangelii nie zajrzą. Jak widać, wszystko rozbija się o pytanie, dlaczego Józef udał się do Betlejem. Rafał, czytając Ewangelię, uznał, że Józef udał się do Betlejem, ponieważ był przodkiem Dawida. Szymon, czytając Ewangelię, uznał, że Józef udał się do Betlejem, ponieważ urodził się w Betlejem. I teraz przyjrzyjmy się cytowanemu przez Szymona fragmentowi z Biblii, czyli drugiemu rozdziałowi Ewangelii Łukasza. Czy ktoś widzi tutaj, aby było napisane, że Józef urodził się w Betlejem? Nie, nie ma tam czegoś takiego. Jest za to napisane, że Józef udał się do Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida. Szymon, ja wiem, że czytanie ze zrozumieniem jest trudne, ale nie poddawaj się. Może spróbujmy w innym tłumaczeniu. Akurat wszystkie polskie tłumaczenia, jakie znalazłem, używają bardzo podobnych zwrotów, więc nadal możesz mieć z tym problem, ale jest sporo angielskich, które mogą rozwiać twoje wątpliwości. Na przykład Józef udał się z miasta Nazaret w Galilei do miasta Betlejem w Judei, miejsca narodzin króla Dawida. Józef poszedł tam, ponieważ był potomkiem Dawida. Inne tłumaczenie. Józef udał się więc z Nazaretu, miasta w Galilei, do miasta judejskiego zwanego Betlejem. Józef, potomek króla Dawida, udał się do Betlejem, ponieważ Dawid tam się urodził. Widzisz, Szymon? Dawid tam się urodził, nie Józef. Ale sprawdźmy kolejne. Udał się więc Józef z galilejskiego miasta Nazaret do Betlejem w Judzie, miasta Dawida, na spis ludności. Jako potomek Dawida musiał tam pojechać. I jeszcze jeden. A ponieważ Józef był potomkiem króla Dawida, musiał udać się do Betlejem w Judei, starożytnego domu Dawida. Udał się tam ze wsi Nazaret w Galilei. Warto jeszcze zaznaczyć, że w żadnym tłumaczeniu, które sprawdziłem, nie znalazłem informacji, jakoby Józef urodził się w Betlejem i dlatego musiał się tam udać. Linki w opisie. Także, Szymonie, niestety, próbując wykazać, że Rafał nie potrafi czytać ze zrozumieniem, udowodniłeś jedynie, że to ty tego nie potrafisz. W sumie to nawet byłoby śmieszne, gdyby nie to, że masa ludzi traktuje cię poważnie i bezkrytycznie łyka twoje bzdury bez cienia refleksji, czego potwierdzenie znajdujemy w sekcji komentarzy pod twoim filmem. Jak to możliwe, że nikt tego nie wyłapał? Aha, i jeszcze to powołanie się na polską Wikipedię, która najwidoczniej w pękalizmie jest ostatecznym arbitrem interpretacji Biblii. Szymon, nie wiem, czy wiesz, ale Wikipedię piszą amatorzy i zdarzają im się błędy.
mógłbyś chociaż ich nie powielać. A teraz drugi przykład z tego samego filmu, w którym Szymon wykazuje się brakiem umiejętności czytania ze zrozumieniem. Co więcej, w tym samym materiale możemy usłyszeć, że ojcowie Kościoła uważali, że kobieta jest okaleczonym mężczyzną. To znaczy święty Tomasz, tak? W kolejnym zdaniu jest powiedziane, że to o niego chodzi. I to jest taki bardzo częsty zarzut, że święty Tomasz z Akwinu ponoć napisał, że kobieta jest wybrakowanym mężczyzną. To jest słowo okaleczonym. I zaznaczmy, ojcowie Kościoła i doktorzy Kościoła na pewno mieli wiele przekonań normalnych dla ówczesnej kultury, które dziś określilibyśmy jako nieakceptowalne, czego należy się spodziewać po ludziach sprzed setek czy sprzed ponad 1000 lat. Na przykład Tomasz, święty Tomasz, wprost uważa, że mężczyźni bardziej obfitują w rozeznanie rozumu. Ale to jest jego opinia, a nie dogmat Kościoła w żadnym wypadku. Ale akurat w tym konkretnym przypadku tego wielokrotnie powtarzanego hasła o tym, jak święty Tomasz rzekomo twierdzi, że kobieta jest wybrakowanym mężczyzną, to jak pięknie punktują to autorzy artykułów w Przeglądzie Filozoficznym Polskiej Akademii Nauk, no rzeczywiście, w sumie teologicznej świętego Tomasza są słowa kobieta jest to mężczyzna niewydarzony, ale padają one w kontekście zdaniem Arystotelesa, kobieta to jest mężczyzna niewydarzony. I dalej mamy argumentację, którą święty Tomasz ostatecznie odrzuca i obala tezę Arystotelesa. I jak czytamy, Tomasz wskazuje na istotną rolę kobiety i wpisanie jej w Boży plan, odrzucając tezę, jakoby była ona czymś niedoszłym i niedowydarzonym. Jak podkreśla J.F. Hartel, który również dokonał analizy omawianego tu fragmentu, stwierdzeniem absolutnym i tym, które właśnie podziela Tomasz, jest teza przeciwna. Kobieta nie jest czymś niewydarzonym. Co więcej, istnienie zróżnicowania płci Tomasz uważa w innym miejscu sumy za zrealizowanie doskonałości ludzkiej natury. Ale kto by tam czytał źródła akademickie? Szymonie, nie jest sztuką czytać źródła akademickie. Sztuką jest czytać je ze zrozumieniem. A u Ciebie ewidentnie tego zabrakło. Do rzeczy. Na ekranie widzicie 92 zagadnienie z sumy teologicznej świętego Tomasza. Rozważa on tutaj, czy kobieta musiała powstać w pierwszych rozdziałach Księgi Rodzaju. Tomasz najpierw przedstawia argumenty przeciwko tej tezie, następnie zauważa, że przecież w Biblii jest inaczej, udziela odpowiedzi i w końcu odpowiada na przedstawione wcześniej argumenty. Nas interesuje tylko argument pierwszy i to, jak na niego odpowiedział święty Tomasz. Jeśli macie ochotę, to zatrzymajcie film i przeczytajcie całość, ja tutaj to trochę uproszczę. Arystoteles argumentował. Kobieta jest to mężczyzna niewydarzony. W pierwszym ustanowieniu rzeczy nic nie powinno być niewydarzone i niedoszłe. A więc w pierwszym ustanowieniu rzeczy kobieta nie powinna być powołana do bytu. Tomasz oczywiście musiał wykazać, że Arystoteles jest w błędzie, bo przecież Biblia nie mogła się mylić, więc miał bardzo ciężkie zadanie. Bo według Tomasza kobieta faktycznie jest czymś niewydarzonym i faktycznie nic niewydarzonego nie powinno być utworzone na początku. Jak więc teraz z tego wybrnąć? Na szczęście nie bez kozery Tomasz jest jednym z najznamienitszych myślicieli Kościoła. Popatrzcie na tego fikołka. Tomasz mówi, owszem drogi Arystotelesie, w odniesieniu do natury partykularnej kobieta jest czymś niewydarzonym i niedoszłym. Natomiast w odniesieniu do natury powszechnej kobieta nie jest czymś niewydarzonym. I dlatego Bóg, ustanawiając naturę, powołał do bytu nie tylko mężczyznę, ale i kobietę. Arystoteles oczywiście nie zgłosił zastrzeżeń do tej argumentacji. Być może dlatego, że nie żył już od ponad 1000 lat. Nie wiem. W każdym razie artykuł, który przytoczył Szymon, nie próbuje kwestionować, że Tomasz broni poglądu Arystotelesa o niewydarzeniu kobiety. Wręcz potwierdza to nawet w cytowanym przez Szymona akapicie. Ale Szymon z jakiegoś powodu akurat tego fragmentu nie odczytał. Wniosek? Szymon ewidentnie tego artykułu nie zrozumiał, albo zrozumiał i was okłamuje. Podsumowując. Drogie panie, według Tomasza z Akwinu jesteście czymś niedoszłym i niewydarzonym, ale tylko w odniesieniu do natury partykularnej. Dobra, dość tego znęcania się nad biednym Szymonem. Kończąc, mam do ciebie, Szymon, jedną małą prośbę. Jestem pewien, że zechcesz sprostować bzdury, które tutaj wypunktowałem. Więc przy okazji, czy mógłbyś jeszcze sprostować kłamstwa, jakie powiedziałeś o mnie? Jestem pewny, że zależy ci na prawdzie i nie dopuścisz, żeby twoja działalność wprowadzała ludzi w błąd. Z góry dzięki. Widzom również dziękuję za uwagę i obiecuję, że następny odcinek już nie będzie dotyczył tego Szymona. Do usłyszenia.